Jest niedziela, 15 dzień marca. Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Ograniczenie liczby wiernych podczas liturgii, komunia święta przyjmowana na rękę czy brak wody święconej to zasady, które zaczęły obowiązywać w kościołach. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przedstawiciele Episkopatu Polski zachęcali wiernych do udziału we mszy świętej za pośrednictwem radia, telewizji czy internetu. Boże. Najpierw skrupulatne liczenie wiernych przed wejściem, a następnie nabożeństwo. Choć wiernych jest znacznie mniej niż zazwyczaj, to potrzeba modlitwy jest duża, a i intencje ważne. Ozdrowie dla męża, bo jest bardzo chory, jest i tego przyszłam, żeby pomodlić się o zdrowie, no i żeby do nas do Bydgoszczy nie przyszła ta choroba. Nigdy chyba w całej historii tego kościoła nie było tak małej grupy. Wszyscy siedzimy w zasadzie w dużych odległościach i ja zresztą szczególnie, ponieważ jestem z tyłu i ja nie mam żadnych obaw. Świątynie, w których odbywają się nabożeństwa, muszą przestrzegać kilku zasad. We mszach świętych nie może brać udziału więcej niż 50 osób, a komunia święta przyjmowana jest na rękę. W kościelnych kropielnicach nie ma także wody święconej. Podstawowe zasady, które klamki, przemywanie klamek, ławek, no i ta komunia na rękę, która teraz wymusiła sytuacja. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce biskupi udzielili wiernym dyspensy od uczestniczenia w niedzielnych mszach. Do przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W niedzielę na antenie TVP 3 Bydgoszcz odbyła się transmisja mszy świętej z kościoła świętej rodziny w Lublinie. Jak na pustyni w dniu masa. Niektóre parafie przygotowały także transmisje internetowe. Kościół Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy takie transmisje przygotował w niedzielę oraz od poniedziałku do środy 18 marca o godzinie 18. Będzie to głównie czas modlitewny. Słowem też oczywiście zapraszającym do tego, żeby ten Wielki Post w tak niestandardowym wydaniu, niezwykłym, no maksymalnie wykorzystać jako zaproszenie do tego, by spotkanie z Panem Bogiem w tych niezwykłych warunkach dokonało się jak najowocniej w życiu. Telewizja Polska i Polskie Radio w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa będą transmitować niedzielne msze święte. Nabożeństwa będzie można obejrzeć także w dni powszednie. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Według najnowszych informacji w regionie nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. W szpitalach jest 19 osób z podejrzeniem zakażenia, 240 zostało objętych kwarantanną. O sytuacji w regionie dla TVP 3 Bydgoszcz mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W tej chwili podbraliśmy, przeszło 150 prób, no pewnie, mówię, są godziny popołudniowe, w niedzielę tych prób teraz jest pobranych przeszło 200. Próby są pobierane przez szpitale, przez lekarzy, przez personel medyczny w szpitalach, ale również przez zespoły medyczne, które jeżdżą po terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pobierają te próby od osób, które są w kwarantannach. Jeżeli chodzi o dostawy żywności, ten element, który też budzi bardzo dużo niepokoju, widzieliśmy przez ostatnie dni, gdzie wszystko poginęło z półek sklepowych, że zabezpieczone są centra logistyczne. Również mamy nadmiar w tej chwili logistycznego rozprowadzenia produktów, towarów na terenie Polski. Też nie zamykamy granic dla poruszania się towarów międzygranicowi, tylko dla osób. To ma swoje procedury i tutaj jest porozumienie polskiego rządu z przedsiębiorcami. Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu od jutra będzie w gotowości do przyjmowania pacjentów zakażonych koronawirusem. Jako jedyny w regionie, jeden z 19 w kraju staje się jednoimiennym szpitalem zakaźnym. Pacjenci z innymi schorzeniami są wypisywani do domów albo przenoszeni. W nagłych przypadkach szpital nadal będzie jednak przyjmował chorych. 600 pacjentów. Tyle osób od piątku musiało opuścić grudziądzki szpital. Zdecydowana większość została wypisana do domu. To trwało od wczoraj. Wczoraj zostaliśmy poinformowani, a dzisiaj wypisano nas do domu.
Około 200 pacjentów karetkami jest transportowanych do innych szpitali w województwie. Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu od poniedziałku będzie w regionie główną placówką przyjmującą pacjentów zarażonych koronawirusem. Trafiać tam będą chorzy, którzy oprócz koronawirusa mają inne schorzenia przewlekłe, wymagające leczenia specjalistycznego. Specjalne placówki będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Minimum 10% miejsc w przekształconych placówkach to będą łóżka respiratorowe. Stajemy na wysokości zadania i tutaj przede wszystkim wielki szacunek dla naszego personelu medycznego. Staję teraz przed bardzo trudnym wyzwaniem. No i tutaj odbywają się spotkania, szkolenia, dostarczana jest do nas tutaj odzież ochronna, przygotowujemy się na przyjęcie pierwszego pacjenta. Podstawowa opieka zdrowotna oraz opieka nocna i świąteczna będą funkcjonować normalnie. Aktualnie poradnie specjalistyczne oraz podstawowej opieki zdrowotnej będą przyjmowały pacjentów po wstępnej ocenie w miejscach wytyczonych przed szpitalem. Dla pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia z Grudziądza i okolicy wydzielony zostanie budynek o lecznicy. Szpital poleceniem wojewody kujawsko-pomorskiego przygotowuje się do przekształcenia w tak zwany jednoimienny szpital zakaźny. Co prawda nasz szpital będzie również przyjmował nagłych pacjentów, którzy nie będą mogli być transportowani z powodu zagrożenia życia i zdrowia. Będą przyjmowani przez nasz szpital. Niemniej jednak większa część szpitala zostaje przekształcona na szpital zakaźny. Oprócz szpitala w Grudziądzu w stan podwyższonej gotowości postawiono są dwa szpitale w Bydgoszczy oraz po jednym w Toruniu i Świeciu. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. W odpowiedzi na zawirowania rynkowe związane z pandemią nad wsparciem dla przedsiębiorców pracują samorządowe wojewódzkie spółki w regionie, w tym Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. Przydatna będzie również oferta wsparcia przygotowana przez informatyków jednej z toruńskich firm technologicznych. Karton klocków, z których możemy zbudować różne rzeczy. To jedna z wielu firm związanych z branżą technologiczną, która od następnego tygodnia przechodzi w tryb pracy zdalnej. Teraz firma wyciąga rękę do innych przedsiębiorstw, które są zmuszone zrobić to samo, ale nie wiedzą, jak te zmiany wprowadzić w życie tak, aby zachować ciągłość pracy. Teraz musimy działać szybko, zdecydowanie, aby to wsparcie i ta pomoc technologiczna była wymierna. Więc z jednej strony mamy szybką diagnozę potrzeb technologicznych, tych informatycznych, infrastrukturalnych. Z drugiej strony szybkie dopasowanie tych rozwiązań, których możemy użyć, a to spektrum rozwiązań jest bardzo szerokie i wdrożenie tych rozwiązań. W związku z działaniami prewencyjnymi dotyczącymi koronawirusa w wielu branżach w Polsce praca zdalna jest nie wyborem, a ostatecznością, która według ekonomistów może mieć negatywny wpływ na finanse. Koszty z tym związane po stronie pracodawców będą niewątpliwie rosły poprzez fakt, że dostęp do produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa wysyłające swoich pracowników na model telepracy będzie ograniczony. Nie będzie spotkań biznesowych, nie będzie delegacji, nie będzie prezentacji produktów. Według Krajowego Rejestru Długów prawie 30% małych i średnich przedsiębiorstw obawia się, że w przeciągu 3 miesięcy koronawirus może mieć wpływ na ich działalność, głównie poprzez spadek sprzedaży i brak rąk do pracy. Nad wsparciem dla przedsiębiorców w regionie pracują samorządowe wojewódzkie spółki, w tym Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, który oferuje pożyczkę obrotową. Ma na celu regulowanie bieżących zobowiązań przedsiębiorstw, no takich przedsiębiorstw, które właśnie odczuwają pewne trudności związane z obcięciem kontraktów, brakiem kontrahentów, brakiem możliwości wymiany handlowej. Taką pożyczkę według zapewnień będzie można spłacać przez dłuższy niż dotychczas okres. Toruń, Natalia Kurowska. Wojska Obrony Terytorialnej w związku z koronawirusem rozpoczęły pracę w trybie przeciwkryzysowym. Oznacza to, że w najbliższym czasie żołnierze ochotnicy będą koncentrowali swoje działania na wsparciu cywilnej służby zdrowia i opiece osób starszych. Wielka mobilizacja w związku z koronawirusem trwa w szeregach WOT. Cała formacja przeszła w stan 12-godzinnej gotowości do działania. Wybrane grupy żołnierzy będą jednak reagować na wezwanie szybciej. Są to grupy, które w trybie 6-godzinnym mogą stawić się, jeżeli znajdzie taka potrzeba i okoliczność, aby wspierać cywilną służbę zdrowia. Są to osoby, które są pielęgniarkami, są pielęgniarzami, tak, z KPP. Są to również farmaceuci, psycholodzy. W najbliższym czasie jednym z zadań żołnierzy WOT będzie dostarczenie żywności osobom starszym i kombatantom Armii Krajowej. 10-12 żołnierzy, którzy są pracownikami Urzędu Marszałkowskiego tutaj w Toruniu,
a są równocześnie żołnierzami terytorialnej służby wojskowej w naszej brygadzie, będzie jeździło i rozwoziło również paczki seniorom. Będzie to, będą tak naprawdę to dwa miejsca. W dniu jutrzejszym oczywiście ta analiza jest wykonywana na bieżąco. O przygotowaniach i gotowości do pomocy mówił także marszałek województwa Piotr Całbecki. Chcemy dostarczać podstawowe produkty żywnościowe, robić zakupy dla tych osób, jeśli tego rodziny będą sobie życzyły, włącznie z posiłkami, które gwarantujemy i będą dostarczane na miejsce, do miejsca ich po prostu zamieszkania. Żywność zostanie dostarczona do 30 osób starszych z gminy Zławieś Wielka z powiatu toruńskiego. Pomoc otrzyma także 30 seniorów z Górska w powiecie brodnickim. Do końca kwietnia, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia się koronawirusa, żołnierze WOT będą zwolnieni ze szkoleń. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Jest coraz więcej inicjatyw wsparcia dla seniorów. To grupa najbardziej narażona na zakażenie koronawirusem. W Bydgoszczy i Toruniu działają specjalne infolinie, gdzie można uzyskać informacje i wsparcie. Koronawirus może dotknąć każdego, ale to właśnie osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby są najbardziej narażone. Dlatego też w najbliższym czasie to właśnie one potrzebują szczególnej opieki. Na pewno, jeżeli ktoś jest starszy, to na przykład można pomóc w zakupach, czy kupić tej osobie coś, czy przygotować jakieś jedzenie, jakoś wesprzeć, czy może właśnie podać jakieś środki takie do profilaktyki, czy naturalnego leczenia i to na pewno bardzo pomoże. Dla mnie na pewno jest wystarczające. Dla wielu osób wsparcie jest jednak potrzebne, dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uruchomił dwa całodobowe telefony, gdzie można zadzwonić po pomoc. Przede wszystkim udzielamy informacji i udzielamy pomocy osobom, które są starsze, z niepełnosprawnością, które nie mają najbliższych, którzy mogliby pomóc im w dostarczeniu artykułów żywnościowych. Wsparcie dla seniorów zapewnią także za pośrednictwem portalu społecznościowego prezydent Torunia Michał Zaleski. To działania, które oczywiście będziemy systematycznie rozszerzali i powiększamy. Mamy firmy, osoby, które zgłaszają się w tym zakresie jako wolontariusze, chcieliby pomagać i będziemy dysponowali coraz większą ilością osób. By uchronić mieszkańców przed wychodzeniem z domu, specjalną infolinię uruchomiono także w Bydgoszczy. Numery to 668-834-007 oraz 668-834-006. Wolontariusze bezpłatnie będą dostarczać żywność i leki wszystkim tym, którzy zgłoszą taką potrzebę. Zgłoszenia należy kierować do Biura Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy od poniedziałku do piątku. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Odwołane podróże, zamknięte szkoły i część sklepów w centrach handlowych. To tylko niektóre ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Codziennie przybywa chorych, dlatego pojawiają się kolejne decyzje, które mają ograniczyć liczbę zachorowań. Z powodu zagrożenia epidemicznego w nocy wstrzymane zostały międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe i autobusowe. Na bydgoskim lotnisku odwołano wszystkie odloty i przyloty polskich i zagranicznych przewoźników do 24 marca. Są to m.in. kierunki takie jak Londyn, Dublin czy Birmingham. Zawieszono także połączenia między Bydgoszczą a Warszawą. Na bydgoskim lotnisku cały czas dyżury pełni lotnicze pogotowie ratunkowe. Inaczej funkcjonuje także kolej. Z Bydgoszczy pasażerowie już nie pojadą do Berlina ani pociągiem, ani międzynarodowym autobusem. Wszystkie podróże koleją na terenie kraju pozostają bez zmian. Z powodu zamknięcia szkół międzygminne busy i autobusy PKS jeżdżą według wakacyjnego rozkładu. Zmiany w funkcjonowaniu dużych centrów handlowych. Większość sklepów na terenie galerii jest zamknięta. Zakupy można zrobić jedynie w aptekach, drogeriach, piekarniach i sklepach spożywczych. Otwarte pozostają także pralnie chemiczne. Restauracje mogą świadczyć jedynie usługi na dowóz oraz sprzedawać produkty na wynos. Bez zmian funkcjonują banki. Sklepy poza terenem galerii oferujące jedzenie, ubrania czy biżuterię funkcjonują normalnie. Decyzje o ich zamknięciu lub wstrzymaniu sprzedaży podejmują właściciele. Siłownie, baseny, biblioteki, muzea i kasyna pozostają zamknięte. Od poniedziałku zawieszono funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych. Szkoły będą zamknięte do 25 marca. Nauczyciele przygotowują dla uczniów zajęcia online, przede wszystkim dla ósmoklasistów i maturzystów ze względu na przygotowanie do egzaminów. Dla nich zostaną poprowadzone pierwsze transmisje w regionie. Codziennie będzie 6 lekcji trwających pół godziny. Będą dostępne na portalu YouTube, a przekierowanie do nich można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz portalu edupolis.pl.
O tym, co dzieje się, a właściwie co nie dzieje się w sporcie, teraz Hubert Malinowski. Dobry wieczór. Witam Państwa. W związku z zagrożeniem koronawirusem odroczone zostały m.in. pierwsze rundy sezonu żużlowego we wszystkich rozgrywkach. Zakazano również organizowania meczów sparingowych oraz treningów. My zapytaliśmy kapitana Abramczyk Polonii Bydgoszcz Kamila Brzozowskiego o jego ocenę sytuacji, w której znalazł się cały żużel. Staram się nie myśleć o tym, że nie będzie sezonu, no bo to naprawdę będzie wtedy wielka tragedia. Wszyscy jesteśmy uszykowani do sezonu pod względem sprzętowym. Kluby wydały pieniądze dla zawodników, zawodnicy zainwestowali te pieniądze w sprzęt, mechaników trzeba opłacać, firmy także trzeba opłacać. No, wydaje mi się, że to by był straszny kryzys. Więcej o tym, ale także o promowanej przez sportowców akcji Zostań w domu w naszym serwisie o 21.45. Polecamy Państwu podsumowanie działań służb w związku z zagrożeniem koronawirusem dzisiaj wokół kamery o 18.50. W tym serwisie to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Ja już teraz Państwu dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia.